Hej, witam na kanale Doris Style, jestem Dorota. W dzisiejszym odcinku uwalniamy swój osobisty styl. Zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj się ukrywam w pokoju córki, bo mój syn jest chory cały tydzień i naprawdę nie mam już kiedy nagrywać. No ale postanowiłam, że potrzebuję tego dla siebie i też chciałam Wam wrzucić, bo nie było w zeszłym tygodniu filmu. No i właśnie, i dzisiaj postanowiłam z czymś szybkim przyjść bez żadnego przybierania, bo miałam ostatnio parę przemyśleń i jednym z nich było właśnie to, o czym jest ten odcinek, czyli o uwolnieniu swojego stylu. Bo wszędzie widzimy jakieś takie nagłówki, czy tam filmów, czy wiecie, artykułów, jak znaleźć własny styl, jak znaleźć swój styl, jak zmienić swój styl, jak odszukać i tak dalej. Ale ja myślę, że ten styl jest cały czas w nas, że my go mamy, my po prostu go nie odkryłyśmy jeszcze, albo właśnie nie uwolniłyśmy, nie dałyśmy mu szansy zaistnieć. Takie odrobinę filozoficzne tutaj moje rozkminy, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest kwestia tego, że my musimy nad czymś zacząć pracować, żeby ten styl mieć, bo każdy ma swój. Czy to będzie jeansy i t-shirt, czy to będą dresy, czy to będą super sukienki, garnitury, obojętnie. Wszystko jest stylem. I właśnie, dzisiaj chcę sobie troszeczkę z Wami pogadać o tym. Mam nadzieję, że potem w komentarzach mi tutaj dacie znać, co myślicie o tym. Przede wszystkim, co wpływa na nasz styl. Jakby dlaczego tak, a nie inaczej się ubieramy i dlaczego tak, a nie inaczej ten styl wygląda. I jak go właśnie uwolnić, jak mu dać zabłyszczeć. Także jeżeli jesteście ciekawe, co mam do powiedzenia w tym temacie, to zapraszam do oglądania dalej. I zacznę od tego, co wpływa na nasz styl. Bo wiecie, styl to nie jest tylko to, gdzie jesteśmy teraz, w tym momencie, ale styl dojrzewał w nas od urodzin, od tego momentu, kiedy zaczęłyśmy się ubierać, albo kiedy zaczęto nas ubierać i jak byłyśmy dziećmi. I to wszystko, co się wtedy wydarzyło, ma wpływ na to, jak teraz postrzegamy czy siebie, czy ubieranie i tak dalej. I tutaj mam sobie karteczkę, wypisałam sobie. Nie wiem, czy to będzie w jakiejś tam dobrej kolejności, ale po prostu omówimy sobie parę punktów. Czyli pierwsze, co w ogóle wpływa na to, jaki mamy styl, to są nasi rodzice i nasze wychowanie. To znaczy, wszystko zależy gdzieś, wiecie, w jakiej rodzinie żeśmy się urodziły. Czy na przykład mama ubierała się elegancko, czy mama dbała o siebie, jak mama nas, no wiecie, najczęściej mama, ale ogólnie rodzice, jak nas ubierali, czy w ogóle przykładali do tego wagę, czy nie. I to, w jaki sposób już wtedy było postrzegane ubieranie, podejrzewam, że w większości przypadków teraz postrzegamy to tak samo. Jeżeli było na przykład podkreślane to, że jest niedziela i do kościoła ubieramy się elegancko, albo że idziemy do babci na kawę, ubieramy się elegancko, że to jest coś specjalnego, że na specjalną okazję ubieramy się specjalnie, podejrzewam, że teraz jest tak samo. Jeżeli na przykład mama Wam prała, nie wiem, z każdą plamką ubranie, albo jeżeli na przykład nosił się 2 dni tą samą bluzkę, bo i tak by się ubrudziła, podejrzewam, że teraz macie takie same spojrzenie właśnie na te aspekty, kiedy trzeba prać i tak dalej. Oczywiście to są już takie szczegóły, natomiast chcę Wam powiedzieć, o co mi chodzi. O to mi chodzi, że już od momentu, kiedy właśnie nasi rodzice nas ubierali, już od tego momentu gdzieś tam nam się zakodowuje, w jaki sposób my będziemy się teraz, wiecie, czuły, jeżeli chodzi o ten proces właśnie ubierania, bo to jest ogólnie proces. Drugim takim aspektem jest to, jak się widziałyśmy jako dzieci. Czy widziałyśmy się jako tą księżniczkę, my siebie, nie jak nas, wiecie. Czy nas babcia ubierała jako księżniczkę, a my nie chciałyśmy i tak dalej, tylko jak myśmy się widziały. Czyli właśnie, czy zawsze chciałyśmy być taką księżniczką, czy może chciałyśmy skakać po drzewach z kolegami albo z braćmi, i tak dalej. I to właśnie wtedy trzeba się może zastanowić czasami, czy jeżeli teraz na przykład robimy bardziej męskie rzeczy, to czy to nie znaczy, że kiedyś lubiałyśmy? Wiecie, to jest nawet takie ciekawe się tak zastanowić,
No bo nie każda dziewczynka jest księżniczką, tak? A właśnie później to wpływa właśnie na to. I jeżeli rzeczywiście od małego nie lubiłyście tych sukienek, no to nie ma co się do nich zmuszać. Po prostu to nie jest wasz styl. Nie czujecie się w tym komfortowo, nie czujecie się w tym sobą, a najważniejsze wybranie jest to, żeby się czuć sobą, żeby móc, wiecie, robić to, do czego jesteśmy stworzone, do czego, jaką mamy misję w życiu i tak dalej. I właśnie dlatego jest potrzebny taki ubiór, który nam dodaje pewności siebie. No dobra, przechodzę dalej. Chodzi o taki mały punkt, ale jest to też są takie aspekty religijno i kulturowe. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakąś taką religię, która w pewien sposób wpływa na to, jak się ubieramy, czy coś zakrywamy i tak dalej, to również też ma wpływ na to, jak, jeżeli nawet w dorosłym życiu na przykład już tak nie praktykujemy, jak kiedyś, no to na pewno gdzieś tam to wpływa, gdzieś tam nam się to zakodowało, w jaki sposób należy się ubierać. No i też jakby kontynuując dalej ten taki wątek inny, to właśnie jest to otoczenie, czyli w jakim otoczeniu się wychowywałyśmy i jesteśmy. I jakich mieliśmy znajomych. Bo na pewno, wiecie, jak nie w takim dzieciństwie, to później w nastoletnim wieku ma to wpływ. Czy chodziłyśmy na przykład, nie wiem, na dużo rockowych koncertów, no to wiadomo, że ten ubiór był inny niż jak dziewczyny, które siedziały na przykład w domu i malowały sobie paznokcie. Albo coś, no wiecie, to są takie przykłady znowu, które wymyślam na poczekaniu. Chodzi o to, że otoczenie, nasi znajomi, nasza rodzina, to wszystko ma wpływ. To wszystko gdzieś tam kształtuje tą listę tego, co w naszej głowie, jaki obraz siebie w naszej głowie mamy namalowany. Albo przynajmniej wiecie, co tam z tyłu głowy siedzi. Oczywiście oprócz tego, jakie mamy środowisko, jakich mamy znajomych, no to też jest ważne, gdzie mieszkamy, tak? Na pewno inny styl będzie u osoby, która się urodziła i wychowała i mieszka w dużym mieście. Oczywiście w zależności w jakiej dzielnicy, czy na wsi, czy w małym miasteczku, w jakim w ogóle kraju, jacy są ludzie naokoło, czy bardziej akceptują, wiecie, odważne ubieranie i oryginalne, czy raczej jest to niemile widziane i warto się wtapiać w ten tłum. Tak? Czyli jakby całe środowisko wpływa na to, że na przykład masz w głowie to, że nie możesz się wyróżniać, nie? Na przykład. Albo właśnie, że masz się wyróżniać. Oczywiście, tak jak wspomniałam na przykład o tych koncertach, zainteresowania również no jakby wpływają. Jeżeli jesteśmy bardziej artystyczną duszą, no to wiadomo, że te ubrania są takie bardziej crazy, nie wiem, albo na przykład są oversize'owe tuniki na duże spódnice, albo jakieś kwiaty we włosach, kolorowe rzeczy. Jeżeli jesteśmy takie bardziej może ścisłe, to może mamy bardziej strukturalne ubrania. Jeżeli, no wiecie, wszystko, nie wiem, czytamy książki, to nosimy kardigany. No oczywiście to są stereotypy, no bo nie chcę takiego tutaj stereotypów powtarzać, ale na pewno nasze zainteresowania też nas właśnie, oczywiście wtedy w jakieś środowisko wchodzimy, no i na pewno to też ma wpływ na nasz ubiór. Wpływ środowiska też nie zawsze jest pozytywny. No bo oczywiście w szkole, wiadomo, pierwsza rzecz to są jakieś prześladowania, wprawienie w kompleksy. Czy w szkole, czy w domu, jakby wiadomo, różnie bywa, ale przede wszystkim, jeżeli zawsze byłyśmy większe, miałyśmy większy rozmiar i mówiono nam gruba, grubaska i tak dalej, no to wiadomo, że ciężej jest ubierać pewne rzeczy, bardziej komfortowo się czuć w krótkich na przykład spódniczkach, albo w jakimś tam dekolcie, albo z tymi ramionami, ale to nie tylko rozmiar, wiecie, może być też tak, że nie wiem, miałyśmy jakieś krótkie włosy i się z nas śmiano, że wyglądamy jak chłopak, więc już teraz na przykład nie wyobrażamy sobie mieć krótkich włosów, tylko zawczas zapuszczamy, żeby ten kompleks gdzieś tam nam się nie odrodził z tego dzieciństwa, więc takie aspekty również wpływają na nasz styl. Kolejną rzeczą są zasady, albo ich brak. Czyli czy dbamy o zasady, czy nas interesują na przykład jakieś dress code, albo że w danym wieku czegoś nie wypada, albo że nie wypada, nie wiem, przyjść gdzieś tam w krótkich spodenkach, albo mi już w tym wieku nie wypada, albo na przykład mam siniaka, to mi nie wypada pokazać, bla bla bla. I to są właśnie też takie rzeczy, które jednak, jeżeli mamy, im więcej mamy zasad, tym bardziej ograniczamy
ten styl, w sensie no jakby mamy mniejszy wybór co do tego i najczęściej wtedy wybieramy na przykład jakieś basiki albo takie bezpieczne wyjścia, czy wyjścia, bezpieczne rozwiązania w ubraniach, no bo właśnie nie chcemy złamać żadnej zasady, nie chcemy, żeby być faux pas popełnić i tak dalej. Tak samo praca. Praca to jest kolejna rzecz, która wpływa na nasz styl, no bo mimo wszystko spędzamy, jeżeli chodzimy do biura albo ogólnie do miejsca pracy, no to spędzamy tam większość naszego dnia i tygodnia. No więc na pewno większość ubrań będzie jednak takich do pracy, no bo no wiadomo, po pracy przebieramy się albo nie, w weekend też możemy mieć luźniejszy styl, ale no najczęściej ta praca wpływa, czy wtedy ubieramy garnitur, czy może ubieramy się w sukienki, albo ubieramy się na sportowo, albo wygodnie, bo pracujemy fizycznie i tak dalej. No i na pewno to, wiecie, wpływa po prostu na naszą szafę, na to, co kupujemy i czego potrzebujemy. Kto nas inspiruje? To też wpływa, słuchajcie, oprócz tego, że jakby otoczenie, to jeszcze mamy gdzieś tam inspirację taką, wiecie, dalej w internecie, tak, w social mediach, kto nas inspiruje, albo nawet, wiecie, no nie wiem, sąsiadka, whatever, mama może nas inspirować. I no jeżeli patrzymy właśnie na te osoby, to na pewno próbujemy gdzieś tam do nich dążyć. Być może nie kupimy sobie tej drogiej torebki, ale kupimy sobie na przykład zamiennik albo podróbę jakiejś torebki i wtedy będziemy jakby, no bo chcemy wyglądać jak ta osoba. Oczywiście to był przykład, nie mówię, że tak każdy robi, ale chodzi mi o to, że również dążymy do tych naszych takich ikon stylu albo ogólnie osób, które wyglądają tak, jak my byśmy chciały wyglądać. Social media i internet to nie jest tylko pozytywne inspiracja do stylu, również negatywna, ponieważ no mimo wszystko w social mediach dużo rzeczy jest sztucznych, dużo się mówi o kupowaniu nowych rzeczy, dużo się pokazuje nowych rzeczy, dużo się promuje, a my wiecie, no łatwo się dajemy, no bo ładne, no bo fajnie wygląda, no bo warto mieć 5 torebek, a nie jedną, albo butów i tak dalej. I to też wpływa na to, jak ten styl nasz chcemy, żeby wyglądał, aby wygląda. I gdzieś tam w naszej głowie ta właśnie ten taki nasz obraz się kreuje, bazując właśnie też na tych takich negatywnych, czyli żebym była stylowa, to muszę mieć na przykład, wiecie, tego typu buty, nie wiem, 10 par, bo inaczej nie będę stylowa. No i na ostatnim punktem mojej listy jesteśmy my. To znaczy, co ma wpływ na nasz styl? My. Konkretnie tak, my, czyli to, jaką mamy sylwetkę. Jeżeli nam się podoba jakiś styl i chciałybyśmy go nosić, to najczęściej też bierzemy pod uwagę swoją sylwetkę, tak? Nie weźmiemy sobie pewnego rodzaju fasonów za ikonę stylu, czy tam za coś, co chcemy mieć, mając już z tyłu głowy to, jaką mamy sylwetkę i oczywiście wtedy kompleksy, że jak mam duże biodra, to nie mogę nosić tego i tak dalej. Czy to jest negatywne, czy pozytywne, to już jakby zostawiam każdemu. W każdym razie na pewno bierzemy pod uwagę w swoim stylu naszą sylwetkę, no i nasz charakter. Czy wiecie, czy mamy pazura, czy jesteśmy spokojniejsi i tak dalej. Tego nie będę rozwijać, wiadomo o co chodzi. Są różne takie osobowości, każdy jest inny i to dobrze, bo jesteśmy różnorodne. I to również, jaką mamy właśnie osobowość i charakter, wpływa na to, jaki mamy styl. Trochę tego dużo i jak tak człowiek zacznie to analizować, to można się zagubić w tym wszystkim i powiedzieć, no dobra, Jezus, jak ja mam teraz analizować to, czy w dzieciństwie lubiłam Barbie, czy samochody, no to już mi się nie chce, nie? Nie, słuchajcie, to nie o to chodzi. Ja wam tu tylko powiedziałam o tym, jakie ja mam przemyślenia i co może czasami warto z ciekawości przeanalizować, bo jeżeli ja sobie na przykład pomyślę, jak ja byłam w dzieciństwie, to byłam na różnych fazach, tak? Byłam księżniczką, ale potem byłam metalową, jak byłam nastolatką. Później z kolei nie miałam żadnego stylu, bo byłam młodą mamą i wiecie, walczyłam o to, żeby przeżyć i żeby ogarnąć w ogóle, jak założyć rodzinę, dziecko, pracę i tak dalej. Ale te wszystkie elementy później złożyły się na to, że na przykład lubię trochę takiego ostrego looku, ale też lubię właśnie taki kobiece sexy na przykład. I to było dla mnie dość ciekawe, takie odkrycie. I zaczęłam się właśnie na tym zastanawiać, czemu ja akurat sięgam po
tego typu rzeczy. Na przykład ja głównie z facetami się, czy tam z chłopakami się wychowywałam i potem byłam na studiach technicznych, więc głównie otaczali mnie mężczyźni. Więc też ten mój styl to odzwierciedla, tak? I to są takie rzeczy, które można sobie gdzieś tam pomyśleć. Ale co jeszcze dodatkowo jakby do tego stylu dochodzi? Oprócz tego właśnie takiego tych rzeczy, które wymieniłam. To oczywiście są aktualne trendy, czyli możemy mieć swój styl, ale przeplatać go z trendami. Można też mieć wiele styli, to znaczy nie muszę zawsze, jeżeli na przykład mam styl, nie wiem, klasyczny, to zawsze ubieram się w neutrale i coś tam. Możemy być na przykład jednego dnia taką, wiecie, taką kobiecą sukienkę w kwiatki, a innego dnia założyć glany, a jeszcze innego założyć garnitur. I ja dokładnie tak mam. Bo wszystko zależy od tego, jaki mamy teraz humor, jaki mamy nastrój i to, że na przykład widzicie u siebie, że ubieracie się na przykład nie wiem, w ciągu tygodnia w trzech różnych stylach, to i tak tworzy wasz styl. Bo styl nie musi być jeden. Jeden nurt, jeden motyw przewodni. Nie wiem, mam styl vintage, więc mogę ubierać tylko vintage. A jak ubiorę nagle, nie wiem, jakąś srebrną kurtkę i buty w najnowszych trendach, no to już jakby złamałam swój styl. Nie, możesz być taka i taka, bo to jest twój styl. No i słuchajcie, jak uwolnić ten styl? Jak to wszystko, o czym mówiłam, o tym naszym otoczeniu z dzieciństwa, o tym, jak się postrzegałyśmy, postrzegamy, co przeżyłyśmy, jakie etapy w życiu, co nas ukształtowało i jako człowieka, i też, ale jakby pod kątem tutaj mówimy ubrań i stylu, to jak to teraz wszystko uwolnić? Jak dowiedzieć się, jaki mamy styl? Przede wszystkim, z jednej strony bardzo proste rozwiązanie, ale i trudne w wykonaniu, to jest wyluzować i odpuścić. Co mam na myśli? Mam na myśli to, żeby po prostu poddać się swojej intuicji. Czyli odłożyć na chwilę zasady, odłożyć na chwilę to, co nam mówią inni, w czym nam dobrze, odłożyć na chwilę to, co zawsze myślałyśmy, że nam wolno nosić, że możemy, jakie jesteśmy. I pomyśleć sobie, co byśmy chciały dzisiaj ubrać. I wtedy może się okazać, że dacie sobie tą przestrzeń na uwolnienie tego stylu, bo on tam jest. Także nie analizujcie za bardzo. O, na przykład, dlaczego chciałam dzisiaj ubrać akurat się na czarno? Czy to znaczy, że ja tylko będę się ubierać na czarno? Nie? Nie analizujmy tego. Przez jakiś czas po prostu wybierajmy z naszej szafy, albo nawet, nie wiem, idźmy sobie do second handu, bo nie namawiam na zakupy za każdym razem, ale co byśmy chciały, wiecie, nosić. Jeżeli danego dnia na przykład mamy ochotę ubrać się troszeczkę bardziej szalono, to nie analizujmy. Dlaczego? Po prostu się tak ubierzmy i zobaczmy, co się stanie. Eksperymentujmy też, to znaczy próbujmy troszeczkę się, wiecie, spoza strefy komfortu, taki w teorii strefy komfortu. Jeżeli nam się coś podoba na innych, próbujmy to też ubierać. A może właśnie to jest to? I po prostu dajmy się ponieść. Bo może się okaże, że już jesteście na tym etapie swojego stylu. Po prostu myślałyście, że musicie go zdefiniować, że macie styl na przykład klasyczny albo jakiś. Nie, nie musicie w ogóle definiować stylu. Nie musicie go zamknąć, zaszufladkować, bo on może ewoluować i będzie ewoluować z waszym wiekiem, z waszym doświadczeniem, z waszymi przeżyciami i po prostu może się zmieniać każdego dnia, w sensie zmieniać. Możecie się ubierać każdego dnia inaczej i to nadal będzie wasz styl. Także jeśli jesteście zagubione i właśnie nie wiecie, nie znacie swojego stylu, to ja myślę, że go znacie, po prostu za bardzo chcecie go zdefiniować. Także wyluzować, eksperymentować, nie analizować i też nie dawać się tak jakby nie powstrzymywać. To znaczy, chcę i idę do biura, chcę ubrać kwiecistą sukienkę i sandały. O nie, ale nie, bo idę do biura, to może kwiecista sukienka to nie, bo to nie wypada, a sandały to nie, no bo lepiej zakryte. Wprawdzie nie mam dress code'u, ale może lepiej tak nie wypada. No właśnie o tym mówię. Nie. Ubierz to.
Zobaczymy, czy cię wyrzucą z biura, żebyś się przebrała, czy ktoś cię skrytykuje. Może nie, może właśnie się okazuje, że w końcu poczujesz się pewniej. Także radzę wam podejść do stylu, jeżeli go jeszcze nie macie i jakby czujecie, że nie macie swojego stylu. Podejść do tego, że nie musicie go znaleźć i zidentyfikować, tylko musicie go uwolnić, bo on tam jest w każdej z was i może być szalony, a może być też spokojny, bo po prostu jesteśmy różne. Dziękuję wam za uwagę i czekam na wasze komentarze. Do następnego. Pa, pa.